Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj dość ciekawy, tak przynajmniej mnie się wydaje, materiał, mianowicie test procesora Intel Pentium K w najnowszych grach. Procesor ten został wypuszczony przez Intela na 20-lecie istnienia marki Pentium. Ma odblokowany mnożnik, w pełni odblokowany mnożnik, czyli możemy sobie ten procesor podkręcić. I uwaga, koszt tego procesora to około 300 zł, czyli naprawdę niewiele. Porównamy go sobie do wydajności z procesorem i5-4670K. Obydwa te procesory będą podkręcone w tym teście. Ten na 4,5 GHz, a i5 na 4,4. Zobaczymy, jakie będzie porównanie. I będziemy testowali oczywiście na tej samej karcie graficznej. Będzie to R9270. Nie bez powodu ta karta, dlatego że wiadomo, jak ktoś jest na budżecie i kupuje sobie tani procesor, bo nie stać go na lepszy, to z pewnością nie kupi karty graficznej za dwa kółka, prawda? Za 2000 zł. Dlatego też przetestujemy sobie to na karcie właśnie 270 za około 600 zł i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wypadnie. Od razu mówię, że będę testował ustawienia najwyższe, jakie są w grach. Oczywiście nie wszędzie będą włączone wygładzanie, bo to zabija nie tyle procesor, ale również i kartę graficzną. Także zobaczymy, jak to wypadnie. Zapraszam Was na wykresy. Oczywiście ja wyniki już znam, bo te testy przeprowadziłem wcześniej. Także zerknijcie sobie na wykresy, zobaczcie, jak to wygląda, a na koniec będzie kilka słów podsumowania ode mnie. Szczerze, że naprawdę testy mnie zaskoczyły, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo nie przypuszczałem, że procesor za 300 zł poradzi sobie tak wyśmienicie w grach dość wymagających i do tego na bardzo wysokich ustawieniach. Oczywiście nie było we wszystkich grach włączone wygładzanie, tylko i wyłącznie w Battlefieldzie, bo tam na wbudowanych Ultra ono się ustawia automatycznie. Niemniej jednak to zabiłoby tak czy inaczej nie tylko ten procesor, ale każdy inny i plus kartę graficzną, dlatego to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi mi o najwyższe ustawienia w grach i jeżeli chodzi o cenę, a wydajność 300 zł, zwróćcie uwagę, że tutaj wydajnościowo była naprawdę niewielka różnica pomiędzy i5, które kosztuje ponad dwa razy tyle, a różnica w klatkach średnich była naprawdę znikoma, bym powiedział. Natomiast nie oznacza to, że w każdą grę, zwłaszcza tą najnowszą, pogracie sobie na maksymalnych ustawieniach. Dlaczego? To dobrze obrazuje tutaj wykres z grą Crysis 3. Zwróćcie uwagę na minimalne klatki, specjalnie je tutaj wrzucałem do wykresów. Spadły one do 18. Dlaczego? Dlatego, że testowałem na mapie Welcome to the Jungle. W tej mapie niestety czy stety liczy się też również moc obliczeniowa procesora. I w takich grach, gdzie właśnie procesor ma duże znaczenie, będą spadki FPS-ów, będą czkawki. Oczywiście wiadomą sprawą jest, że karta graficzna gra główne skrzypce. Niemniej jednak procesor również ma znaczenie w niektórych produkcjach. Także raczej ustawcie się, że większość gier pogracie sobie na ustawieniach średnich, aniżeli na wysoki czy też ultra. W zależności oczywiście od samej gry. Trzeba dodać, to jest ważna, istotna rzecz, robiłem testy w grach na tych samych ustawieniach, co robiłem na i5. Na dokładnie tej samej karcie graficznej, na dokładnie tych samych mapach i dokładnie tych samych miejscach w mapie, żeby dać Wam tutaj jak najlepsze zobrazowanie, jaki wpływ ma sam procesor, tutaj eliminując inne czynniki zewnętrzne, czy też kartę graficzną, czy inne rzeczy. Także tak to wygląda. Za 300 moim zdaniem naprawdę opłacalny, bardzo opłacalny zakup, zwłaszcza jak nie macie kasy. Mało tego, kupując ten procesor, oczywiście żeby go podkręcić, trzeba mieć lepszą płytę, to znaczy płytę, która umożliwia nam OC, natomiast te nowe płyty z tymi nowymi chipsetami nie są naprawdę aż takie drogie. Także nie macie kasy na lepszy procesor, powiedzmy na i5, która kosztuje ponad dwa razy więcej. Kupujecie to cudo, podkręcacie, gracie sobie na tym procesorze przez jakiś czas, uskładacie troszkę kaski na i5, sprzedajecie ten z małym zyskiem, z małą stratą, też może bez straty nawet, bo to może być hicior sprzedaży. I w tym momencie przesiadacie się na i5, która wystarczy Wam znowu na jakieś 2-3 lata powiedzmy. Także jest to naprawdę dość dobre i mądre rozwiązanie. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Ja mogę go polecić naprawdę z czystym sumieniem. Za te pieniądze wart grzechu. Tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu. Hej!